Cześć, cześć! Witajcie ponownie na kanale Posmakujmy. Kolejna sceneria, kolejne miejsce, kolejne smaki do spróbowania. I ponownie Kasia i Patrycja. Zabierzemy Was w nowe miejsce i tym razem udamy się w okolice Kazimierza. Będziemy dzisiaj próbować hummusów, hummus Amamamusi na ulicy Meiselsa. Trudne nazwy do wymowy, ale sami się przekonajcie, jakie mamy wrażenia po dzisiejszym dniu. Zostańcie z nami. Przed chwilą zapowiedź i kilka klipów z tego miejsca, w którym byłyśmy. Teraz Wam trochę opowiemy, trochę podzielimy się wrażeniami, opiniami po tej wizycie. I co, Kasia, jak Ci się podobało? To może na początku miejsce, lokalizacja? Jakoś niespecjalnie ten wystrój, to wnętrze nie zrobiło na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale to był dosłownie sam początek naszej wizyty, bo im dłużej tam siedziałam, im więcej czasu spędziłyśmy tam, przyglądając się miejscom siedzącym przy barze, gdzie można popatrzeć, jak przygotowywane są posiłki na żywo tak naprawdę. I też jakby cała ta tapeta i cały wystrój właśnie za barem, coraz bardziej mi się po prostu tam podobało. To miejsce jest na Kazimierzu, więc ono też ma taki, wydaje mi się, specyficzny klimat dla Kazimierza. Na początku trochę byłyśmy tak przytłoczone. Przytłoczone tym, że było sporo ludzi. Przestrzeń jest dość mała, ale jakby z każdą kolejną minutą, kiedy tam siedziałyśmy, kiedy poczułyśmy tą atmosferę, było nam lepiej. I tak naprawdę dochodzę teraz do wniosku, jak tak sobie rozmawiamy, że gdyby tam było za dużo dekoracji, bo ogólnie jest to wystrój dość minimalistyczny, ale elementy w postaci dużych słoi, na przykład z oliwkami, z jakimiś innymi przetworami, czy na przykład z ogórkami kiszonymi, czy z jakimiś własnymi wyrobami, które znajdują się na półeczce, czy na barze poustawiane, to tak naprawdę ten minimalizm uzupełniają i myślę, że to jest w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o wystrój. Dwoma kluczowymi elementami tego wystroju są po pierwsze ta niebieska ściana, tak, a po drugie jedzenie. Ja mam takie odczucie, że to są dwie najważniejsze rzeczy w tym miejscu. Jak mówimy o jedzeniu, to i znajdą się głodni. Się pracuje, proszę pana. To się pracuje. Proszę panią, o przepraszam. O przepraszam, przepraszam. Masz parcie na szkło, chcesz być na YouTube, tak? Ty chcesz się bawić. Dobra. Myślę, że jednak dużą rolę w takich miejscach tworzą właśnie ludzie, którzy tam przebywają. Ja jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Co więcej, te przypuszczenia i nasze obserwacje, rzeczywiście pani, która tutaj nas obsługiwała, no tak uważałyśmy, że musi bardzo lubić ludzi i swoją pracę. Okazało się, że dokładnie tak jest. A jeżeli chodzi już o samo jedzenie, no bo jakby to była taka druga najważniejsza tak. rzecz, która jest w tym miejscu. Może powiem, co zamówiłam i rzeczywiście jakie wrażenie. Zamówiłam, tym razem poszłam w opcję wegańską. Zamówiłam potrawę, która nazywa się menemen i pochodzi ona z kuchni, tradycyjnej kuchni kurdyjskiej i tureckiej. Była to jajecznica właśnie w wersji wege. Składała się z mąki z cieciorki, z pomidorów i uwaga, z pikantnej papryki Pula Bieber, nie Justin Bieber, papryki Pula Bieber. Dlatego mówię uwaga, bo dla tych, którzy mnie znają, wiedzą, że ja raczej za pikantnym nie przepadam. Tu jednak stwierdziłam, a spróbuję, zobaczę. I absolutnie nie pożałowałam. O tym za chwilę. To danie było podawane również z klasycznym hummusem i z cieplutką pitą, a także z zielonymi oliwkami, posypanym pietruszką. Mhm. Więc, jeśli chodzi o moje wrażenia, pierwsze, bardzo dobre, bardzo smaczne.
czułam tą pikantność, natomiast absolutnie mi to nie przeszkadzało, bo w połączeniu z pitą gdzieś tam te smaki się równoważyły. Konsystencja trochę takiego smarowidła, powiedziałabym, natomiast nie gładkiego. Nie było to jakby na gładką taką masę, ale rzeczywiście troszeczkę jak nieraz widzicie mielone mięso, na przykład z sosem pomidorowym, to taka konsystencja, powiedziałabym. A w smaku rzeczywiście ja myślę, że te smaki się przenikały doskonale. Natomiast w połączeniu z zielonymi oliwkami, które dopiero później dodałam właśnie do tej potrawy, muszę przyznać, że jeszcze zyskała na tym smaku, bo ta konsystencja była troszeczkę przełamana tą oliwką w całości. To było dosyć pikantne, ale nie za bardzo. Ja myślę, że bardzo fajnie wyważone smaki. Trochę uszczknęłam od Kasi. I powiem Wam, że na początku jak Kasia powiedziała, że to jest pikantne, to ja sobie wyobraziłam, o kurczę blade, pewnie zaraz będzie paląca atmosfera. Ale to właśnie jest ciekawe, jak jednak odbieramy w różny sposób stopień pikantności, kwasowości, bo dla mnie to nie było pikantne. Ta potrawa Kasi była dobrze doprawiona, tak bym to powiedziała, ten aromat przypraw był mocno wyczuwalny, czuć było taki posmak właśnie czegoś bardziej ostrego niż pieprz, ale nie powiedziałabym, że to jest ostre, więc tutaj musicie też się zastanowić, jaka jest Wasza tolerancja na ostre. No więc jeśli nie dacie pikantnego i preferujecie łagodne tak jak ja, będzie dosyć ostre, a jeżeli nie, no to raczej tego nie poczujecie. A Ty zamówiłaś z kolei danie, które myślę, że już jest coraz bardziej znane i popularne, mianowicie szakszukę. To ten zestaw śniadaniowy, który zamówiłam, jest pod tytułem Śniadanie bliskowschodnie i właśnie w skład jego wschodzi szakszuka z jednym jajkiem. Tak samo był ten zestaw z pitą i z małym humusem klasycznym. I ja w dodatku do mojej szakszuki miałam ogórki kiszone, więc dla fanów kiszonek super. Bo byłam ciekawa, jak smakuje szakszuka, którą ktoś przyrządzi. Do tej pory jadłam ją tylko, którą sobie sama zrobiłam z jakichś tam przepisów z internetu. Ten smak, który poczułam właśnie w hummus amamusi, był właśnie tym, który też czułam w domu, więc może bez zachwytów, ona była przepyszna, była czuć tą kwasowość pomidorów, słodycz z papryki. Ona zupełnie nie była pikantna. Spróbowałam, więc absolutnie pikanterii tam nie było. Mhm. I dodatkowo posypka była z kolendry, gdzie można sobie ją zamienić na pietruszkę. Mhm. Zapewne też można zupełnie zrezygnować z tych dwóch zielenin. Moja szakszuka była w porządku. Patty, może dlatego nie zrobiła na Ciebie może aż tak dużego wrażenia, bo po prostu ta, którą Ty przygotowujesz, ujawnia jakieś Twoje kulinarne zdolności. No, a chcecie odcinek, jak robimy szakszukę w domu? Dajcie znać. Może przygotujemy coś my w kuchni. Trochę strach się bać, ale spróbujmy. Gdybym miała drugi raz pójść do hummus amamusi, chyba bym wybrała Twoje danie. Mhm. No dobrze, to było do jedzenia, natomiast do picia wybrałyśmy jednak taką zimową porą i w tej aurze rozgrzewającą po prostu ciepłą herbatkę. Tak, wybrałyśmy sobie Earl Grey, z dodatkiem buławatka. I co ciekawe, nasze smaki rzeczywiście są różne. Dlatego, że ja gdzieś miałam wrażenie, przynajmniej może to moja podświadomość, ale ja tego buławatka wyczuwałam. I gdzieś w tym smaku po prostu herbaty i czułam połączone te smaki. Natomiast Ty, Patty, miałaś inne wrażenie. Tak, ja nie czułam tego buławatka. Nie wiem, może ja jestem niewrażliwa na takie smaki. Natomiast bardzo wyraźny był aromat właśnie Earl Grey, który bardzo mi pasował. I lubię Earl Greya. On jest taki mocno aromatyczny, charakterystyczny i taka też ta herbata była. Słuchajcie, myślę, że też chciałbyśmy się z Wami podzielić tym, co najbardziej nas przekonuje w tym miejscu, a mianowicie hummus. Hummus jest gwiazdą w tym miejscu i tego mu się nie da odebrać. Nawet najlepszą szakszuką i najlepszym daniem kurdyjskim. Tu sobie tak myślałam, jak spróbowałam tego hummusu, że tak, moje życie jest poukładane, wiem, co lubię, idę do Biedronki, wybieram mój ulubiony hummus, aż w końcu przychodzi taki dzień w hummus amamusi, że dopiero wtedy poczujecie smak dobrego hummusu. Ja też próbowałam wielokrotnie hummus i było raz dla mnie bardziej, były to smaki zachwycające, raz mniej. No ale tu ten hummus naprawdę bije na głowę wszystkie dotychczasowe, których próbowałam. Naprawdę, szczerze, pyszotka. Jeżeli chcecie spróbować, to koniecznie weźcie hummus, weźcie dwie porcje hummusu, weźcie dużą porcję hummusu.
bo naprawdę jest pyszka. Pyszotka. No słuchajcie, my wzięłyśmy również na wynos, bo co ciekawe, również jest tam po prostu sklep. Jest też sklep online i można sobie niektóre produkty, właśnie ten hummus przede wszystkim, zamówić i zakupić, wziąć na wynos do domu. No to kochani, przychodzi czas ponownie na podsumowanie cen, a więc tej kategorii, która dla nas czasem bywa bolesna i trudna. Jeżeli chodzi o cenę tego, co jadłyśmy, no to ona też pewnie będzie raczej tą wyższą, bo nasze zestawy śniadaniowe kosztowały troszkę poniżej 30 zł, 28, 29, tutaj zależnie co wybrałyśmy. Tak. Porcja może na zdjęciach nie wydaje się, że jest bardzo duża, ale no my się najadłyśmy. Było najadłyśmy dosyć sycące, się tym, co zamówiłyśmy, plus też tą pitą, która jednak jest taka wypełniająca, jak to bywa z chlebem, plus ten hummus. Naprawdę było sycąco. Mnie tak bardzo nie boli ta cena ze względu na sposób podania, bo też nie powiedziałyśmy o tym, ale też bardzo fajnie były te podane, to nie były talerze, nie była zastawa, tylko w takich małych jakby patelniach, na takich malutkich patelniach, a dodatkowo ten element, kiedy można obserwować przygotowywanie posiłków. No ja bym powiedziała, że dla mnie jest to relatywnie ok w stosunku do tego, co było zaoferowane. Ciekawe, co Wy myślicie na ten temat, czy 29-28 zł za takie śniadanie jest ok? Dajcie nam znać w komentarzach. To, na co zwróciłyśmy jeszcze uwagę w Hummus Amamusi, to fakt, że woda jest podawana za darmo do każdego posiłku, jeżeli macie ochotę. Dokładnie, więc jeżeli nie jesteście fanami herbaty i po prostu chcecie się nawodnić, to dostaniecie wodę za darmo. Dla nas jest to na pewno zdecydowany plus i uważamy, że jednak powinien to być standard w kawiarniach. No i grande finale, czyli końcowa ocena za Hummus Amamusi na Kazimierzu. Podsumujmy zatem. Lokalizacja. Menu. Wystrój. I ceny. Naszą finalną oceną jest 4,6 punkcików na 5. Więc bardzo wysoko znowu. Patty, wrócisz tam jeszcze kiedyś? Myślę, że tak, chociażby po ten hummus na wynos do domu. Ja również myślę, że wrócę. Okej, więc jeżeli Wam się podobał ten odcinek, napiszcie w komentarzu co najbardziej, dajcie lajka pod filmem, nie zapomnijcie wcisnąć subskrypcji i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!